Cześć. W dzisiejszym odcinku nurkowej porady postaram się Wam pokazać, w jaki sposób dobrać maskę do nurkowania. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, żeby maska była dobrze dopasowana. Jeśli maska nie będzie dobrze dopasowana, to znaczy, że podczas nurkowania będzie dostawała się do jej wnętrza woda, tym samym będzie Wam to utrudniało nurkowanie. Jak to sprawdzić? Przede wszystkim tak, bierzemy maskę, zakładamy ją na twarz, nie zakładamy paska, przykładamy maskę do twarzy, wciągamy delikatnie powietrze nosem. Jeśli maska się nam zassa do twarzy, to znaczy, że maska będzie dla nas odpowiednia. Popatrzcie, przykładam maskę, wciągam delikatnie powietrze nosem do maski i sprawdzam, czy maska się zassała. Maska nie odpada, czyli znaczy to, że ta maska będzie dla nas odpowiednia. Jeśli maska, tak jak powiedziałem na początku, nie zasysa się nam do twarzy, prawdopodobnie nie będzie dla nas zbyt odpowiednia. Jak przygotować taką maskę do nurkowania? Przede wszystkim musicie pamiętać o tym, że maski w procesie technologicznym pokryte są specjalną warstwą silikonu zapobiegającego rysowaniu szkieł, więc przed używaniem, przed użyciem takiej maski należałoby tą maskę, ten silikon zetrzeć. Robi się to na kilka sposobów. Jedni opalają maskę płomieniem ognia. Ja osobiście stosuję pastę do zębów, biorę wacik, przecieram wewnętrzną część szkieł. Robię to kilka razy, następnie płuczę maskę i tak przygotowaną maskę mogę używać. Druga bardzo ważna rzecz to to, żeby maska nam nie parowała. Musicie pamiętać o tym, że jeśli maska jest sucha, musicie do niej napluć. Plucie na szkła powoduje, że maska nie będzie nam parować. Tak naprawdę powoduje to zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, a to powoduje, że para, która osadza się na szkłach maski, będzie spływać w dół. Pamiętajcie o tym, że tego plucia na maskę nie robi się, gdy maska jest mokra. Robimy to w momencie, gdy maska jest sucha przed nurkowaniem, czyli nanosimy ślinę na szkła, rozprowadzamy, następnie płuczemy w wodzie. Jeśli nie chcecie pluć na maskę, co niektórzy uważają, że jest to niehigieniczne, możecie użyć specjalnego środka, tak zwanego antifoga, i wtedy bierzecie ten antifog, spryskujecie wewnętrzną stronę maski i w ten sposób płuczecie ją w wodzie i możecie zabrać na nurkowanie. Maska nie powinna nam parować. To by było tyle, jeśli chodzi o ten krótki odcinek nurkowej porady. Mam nadzieję, że osoby, które nie mają styczności z nurkowaniem, a chcą zacząć przygodę z nurkowaniem, wyciągną z tego jakieś wnioski i nurkowa porada przyda się wszystkim tym, którzy zaczynają przygodę z nurkowaniem i tym, którzy już nurkują. Dzięki, cześć, do zobaczenia.